Moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku. Chciałbym się pochwalić. Wziąłem jebitny kredyt, jeszcze jebitniejszy będę spłacał. Kupiłem sobie w końcu swoje wymarzone mieszkanie. Oczywiście żartuję, ale jak możecie zobaczyć, tutaj mamy takiego, powiedzmy, mini kampera. Jest to Crafter Grand California. Siedzę sobie akurat przy stoliku, można sobie spokojnie zjeść, popracować na komputerze, fotele przednie się obracają, także też mamy, powiedzmy, możemy sobie porozmawiać z osobami z przodu, nie ma żadnego problemu. Dwa łóżka, lodówka, płyta grzewcza, kran, umywalka, prysznic i tak naprawdę możemy sobie zwiedzać całą Europę, albo nawet dalej można pojechać takim samochodzikiem, tylko musimy pracować zdalnie, tak naprawdę, bo przecież fizycznie w pracy gdzieś na miejscu, no to niestety to tylko weekendy Cię ratują, ewentualnie urlop, no a w tym wypadku to jak akurat klient mówił, że pracują sobie zdalnie razem z małżonką i z córką sobie jeżdżą często gdzieś tam za granicę i tak dalej na takie wypoczynki. No moim zdaniem sztos totalny, bez przejmowania się i tak dalej. O, widzicie, możecie nawet zobaczyć piękny dywanik. Akurat nie ten samochód, bo tutaj jest Volkswagen T1, tak zwany ogórek. Ale w bardzo pięknym malowaniu jest ogólnie ten krafterek, bo jest połączenie białego z czerwonym. I akurat te elementy czerwone i cały przód sobie zabezpieczamy folią bezbarwną PPF. Ta strona już jest w zasadzie, można powiedzieć, prawie skończona, bo zostały nam tylko, przepraszam, do wyklejenia wnęki klamek. Ale te czerwone elemenciki są już oklejone. Także nie będzie się to rysować. Z przodu są wrzucone błotniki. Jak możecie zobaczyć, sobie tu folia odstaje. To jest wszystko jeszcze oczywiście do obrobienia i tak dalej, ale jest to na świeżo, także na razie się tym nie zajmujemy. Reflektory zostały wrzucone. Niestety na masce jest jeden odpysk, dlatego też klient zdecydował się na to, żeby oklejać w końcu ten samochód po 2000 km, mimo że namawiał go syn, żeby sobie to zrobił. Żeby właśnie nie było takich rzeczy, aż w końcu musiał uderzyć kamyk, zrobić jeszcze do tego wgniotę, ubytek lakieru i dopiero wtedy się zdecydował na to, żeby okleić. Wrzucamy sobie tamtą stronę, możemy przejść, bo tamta strona jest troszkę trudniejsza do zrobienia ze względu na to, że ma raz podpięcie do wody. Tu akurat jest, myślę, że pikuś. Tu jest taka skrzynka, chyba to jest pompa, tak mi się wydaje. Ale nie jestem pewien, nie znam się na tym. Także tutaj musimy sobie jakoś to wszystko poobcinać, żeby było pięknie, ładnie. Ten element też już został zrzucony. I też schowaliśmy folię pod gniazdko, bo dało się odkręcić w tym wypadku. No tylko tyle w zasadzie wysunąć. Ale możecie zobaczyć, tutaj jest ta folia pochowana. Wciskamy, nie mamy żadnego cięcia. Też oczywiście reszta jest do obróbki. Zaraz sobie wrzucamy ten element, właśnie chyba najtrudniejszy w tym całym samochodzie. Przechodzimy sobie do przodu. Myślę, że wrzucimy zderzak i przejdziemy na sam koniec na machę, bo tam zapraweczka musi sobie odeschnąć, musimy ją przyszlifować, przepolerować, żeby jak najmniej była widoczna. Zapraszam Was do oglądania. Bye.
Krafterek, moi drodzy, już gotowy. Jak możecie zobaczyć, pięknie się lśni. Przypomnę, co robiliśmy. Oklejaliśmy sobie cały front folią bezbarwną PPF plus te czerwone elementy na bokach po długości całej. Tutaj mamy BM-eczkę, przyjechała na takie mycie detailingowe wraz z wymianą folii na zderzaku, bo niestety była delikatna obcierka, także zderzaczek już zaaplikowany jest, w zasadzie zostało tylko wygrzać. I mamy piękną CHR-kę GR w czerwonym kolorze, ja jestem pod kolor ubrany nawet pod ten samochód. Będziemy sobie kleić front, czyli maska, zderzak, reflektory, słupki A, czoło dachu, lusterka, dodatkowo wnęki klamek, próg tylnego zderzaka, słupki B. I jeszcze klienci chcieli sobie wrzucić folię na wnętrze, to mogę Wam pokazać, bo tutaj jest bardzo dużo piano bleku. Możemy sobie zacząć od boczków, piano, na kierownicy piano, tunel piano, tam przy ekranie jest piano wraz z wyjściem jakby do pasażera strony. I oczywiście no, każde drzwi mają te piano w boczkach, gdzie się klika do otwierania szyb. Na resztę oczywiście będziemy sobie aplikować ceramikę na lakier, felgi, szyby, na szyby powłokę hydrofobową plus zabezpieczenie tapicerki wewnątrz pojazdu. I dzisiaj sobie na pewno zaczniemy od tego, że będziemy folię kleić na ten samochód. Mam nadzieję, że nam to szybko, sprawnie pójdzie i pewnie jutro sobie przejdziemy do aplikacji powłok, ale oczywiście Wy to wszystko zobaczycie. Zapraszam do oglądania.